Cześć wszystkim, dzisiaj mamy środę, 28 dzień grudnia. Łukasz Fiołek z tej strony, Fibonacci Team School. Sprawdzamy sytuację techniczną. Euro Yen, KSK 1-godzinowa. Na samym początku przypomnimy sobie bardzo ważną projekcję, która była obecna w zeszłym tygodniu, również o niej wspominaliśmy. Układ bardzo ładnie zadziałał, ta reakcja to był ten szczyt z 22 grudnia, dokładnie to był poziom 123,18. Reakcja była dosyć wyraźna, blisko 100 pipsów, a więc precyzja i zakres ruchu naprawdę sensowny. Dlaczego ten poziom wspominam, skoro dzisiaj mamy 28 dzień grudnia? Jest 28, tak. Dlaczego? Dlatego, że ten poziom został przetestowany po raz kolejny i to jest taki element edukacyjny, który chciałem wam pokazać. On bardzo często się pojawia. To jest tak zwany kolejny retest, kolejny test, lokalny podwójny szczyt, jakby nie było na poziomie FIBO. W 60% przypadków rynek daje drugą szansę, bo w ten sposób my to nazywamy. To jest nic innego jak druga szansa, czy ponowny retest poziomu FIBO, w tym wypadku geometrii 123,18. Rynek dwukrotnie zaatakował ten poziom. Precyzja była bardzo wysoka. Na chwilę obecną ta podaż już się pojawiła, sensowna, konkretna, prawie 40 pipsów. Najbliższe wsparcie to jest wewnętrzne mierzenie 61,8 i tutaj też teorię fraktalności rynku sobie wykorzystamy, dlatego że wyznaczymy dwa wsparcia. Pierwsze takie lokalne M15, M30, czy dokładnie to, które wyznaczam w tym momencie, 122,57. Natomiast na interwale H1 należy zmierzyć cały ten swing wzrostowy od 19 grudnia, czyli mierzymy cały ten ruch. 61,8 wcześniej zadziałało i to jest cały czas kolejna ważna zapora popytowa. Czyli podsumowując, najbliższym oporem cały czas są okolice 100 23,18, czyli mierzenie geometryczne FS100. Najbliższe dwa wsparcia, które obowiązują na dzisiaj, na kolejne dni, okolice 122,56 i 122,28.